Dzień dobry, przed nami kolejny odcinek programu Kalisz i wszystko gra. Nasza dzisiejsza bohaterka przybyła do nas z Wielkiej Brytanii, ale pochodzi z Kalisza, a w jej sercu i twórczości nadal odnajdziecie brzmienie tego miasta w rozrywkowej odsłonie. Zapraszam Was na rozmowę z naszą artystką. Dzisiaj spotykamy się z Angie, wschodząca gwiazda muzyki disco, która na co dzień mieszka w brytyjskim Bournemouth, ale w jej duszy gra Polska, dlatego Angie śpiewa po polsku i o Polsce. Witaj Angeliko. Witam. Czy może wolisz, żeby mówić do ciebie Angie? Wolałabym Angelika. Angelika. Mhm. A jak zwracają się do ciebie twoi najbliżsi? Powiem tak, wszyscy zwracają się do mnie Angelika. Angie wzięło się z tego, ponieważ pracując w Anglii, podpisując się pod różnymi mailami, używałam zawsze skrótu Angie. Dla Anglików było po prostu łatwiej wymówić Angie niż Angelika. Więc tak po prostu zostało, ale znajomi i bliscy mówią do mnie Angelika. Rozumiem. No tak, mieszkasz od wielu lat w Wielkiej Brytanii, pracujesz tam, żyjesz. I skąd się właściwie wziął pomysł na to, żeby zacząć śpiewać i dlaczego właśnie wybrałaś disco polo? Od najmłodszych lat muzyka była w mojej rodzinie. Mój tata gra też po weselach, ma swój zespół rockowy. Ja przyjeżdżając na urlop, zawsze z tatą też śpiewałam po festynach, po weselach i tak jakoś to było moim hobby i tak zostało. Tak, czyli w twoim domu się dużo muzykowało. Dokładnie. Już od najmłodszych lat. Jak na razie w sieci pojawiły się twoje dwa single. Czy twoje utwory opowiadają o twoich przeżyciach? Pierwszy utwór singielka powstał tak naprawdę, usiadłam i zaczęłam pisać tekst. Nie jest to jakoś tekst o mnie, ale po prostu stwierdziłam, że w utworach disco polo jest wiele utworów o miłości, a nie było jeszcze chyba utworu o singielce. Więc po prostu stwierdziłam, że spróbuję napisać o czymś, czego jeszcze disco polo nie było. Rozumiem. No to w takim razie, jeżeli już wspomniałaś o tym utworze, to zapraszam naszych widzów do posłuchania utworu singielka. Powiem ci w końcu, że
twoja druga piosenka, Lecę do Anglii, wywołała dość dużo emocjonalnych reakcji wśród tamtejszej Polonii. Czy to była zamierzona kontrowersja? Zdecydowanie nie. Ja jestem w ogóle zaskoczona, w jaki sposób nasza polska społeczność w Anglii odebrała tą piosenkę. Odebrali oni ją tak, jakbym skierowała te słowa do nich, a wyraźnie w piosence śpiewam tak jakby o sobie. Ale uważam po prostu, że opinie też są podzielone. Ale to nie była w ogóle zamierzona żadna kontrowersja. Tak. Po prostu jestem, mówię, sama zaskoczona tymi komentarzami i opinią, jaką ona wywarła w tamtej społeczności. I jak reagujesz na te komentarze? Na początku byłam w szoku. Po prostu, bo mówię, no w jaki sposób, dlaczego tak zinterpretowali tą piosenkę? Ale po prostu uważam, że zdania są podzielone. Są ludzie, którzy po prostu, którym się to podoba, którym się to nie podoba. No tak, tak jest w sumie, tak zawsze wygląda u artystów, że będą te opinie pozytywne i będą negatywne. Tak, i jeszcze dodam po prostu, że wiele osób nawet nie przesłuchało piosenki do końca, tylko uważam, że jeden komentarz nakręcał drugi komentarz, także po prostu wywołała się taka dyskusja, a większość osób nawet tej piosenki nie przesłuchała do końca. Nietypowa nowość, takiej premiery jeszcze nie było, ale również kpina z Polaków wyjeżdżających do Anglii, czy nawet śmieją się z nas. Z takimi komentarzami spotkał się utwór Angie pod tytułem Lecę do Anglii. Polonijne portale takie jak Polemi czy Polish Express zaraz po premierze piosenki i klipu poświęciły jej dość obszerne artykuły. Część rodaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich poczuła się dotknięta słowami piosenki Lecę do Anglii, zostawiam wszystko, trzymam w ręku jedną walizkę, dyplom magistra wieszam na ścianie, czeka tam na mnie wielkie sprzątanie. Nieprzychylne komentarze pod adresem tekstu, ale i samej Angie pojawiały się również w serwisie YouTube czy na fanpage'u wokalistki. Całe zamieszanie sprawiło, że wokalistka poczuła się zobowiązana do wyjaśnienia tego, skąd się wziął pomysł na tę piosenkę. W oświadczeniu, które zamieściła na swoim profilu w serwisie Facebook, możemy przeczytać. Kochani, pojawiają się różne komentarze na temat utworu pod tytułem Lecę do Anglii. Kilka portali polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii udostępniło artykuł nawiązujący do mojego utworu. Czytając komentarze na Facebooku nie tylko pod tym artykułem, ale również na wielu innych grupach, gdzie została udostępniona moja piosenka, jestem zaskoczona reakcją rodaków, którzy poczuli się dotknięci i oburzeni. Chciałam sprostować, że ten utwór ma charakter humorystyczny, przedstawiający jakąś część życia w Wielkiej Brytanii i tekst wyraźnie nie opowiada o wszystkich. Natomiast inni odebrali to, jakbym śpiewała o ich życiu. Jestem w szoku nad interpretacją tekstu i oburzeniem polskiej społeczności. Szczególnie tekst Dyplom magistra wieszam na ścianie, czeka tam na mnie wielkie sprzątanie. Wywołało chaos. Pojawiło się wiele komentarzy i pytań. Kochani, odpowiadam, że nie pracuję na zmywaku, a piosenka została napisana, żeby ludzie mogli się do tego świetnie bawić. Wiemy, że pojawiły się artykuły na ten temat. Dostawałaś może jakieś bezpośrednie wiadomości na ten temat? Dostałam wiadomości, ale był to bardziej typu Angie, nie przejmuj się, wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, komuś to nie spodoba. Czyli to były bardziej raczej takie te pozytywne. Te bardziej negatywne były opisywane w komentarzach pod artykułami. No tak, czyli otrzymałaś wsparcie od swoich fanów na szczęście w tej sytuacji. Tak, później również dodałam post na swoim fanpage'u, po prostu sprostowałam, żeby nie odbierali tego dosłownie, bo ewidentnie piosenka po prostu mówi o mnie i w żaden sposób nie ingeruje i nie obraża innych życia w Anglii. Myślę, że teraz damy szansę naszym widzom, żeby sami ocenili, jaki wydźwięk ma ta piosenka i zapraszam do obejrzenia klipu do utworu Lecę do Anglii. Zostawiam wszystko, trzymając w ręku jedną walizkę, dyplom.
mówiąc nikomu. Nadchodzi Brexit, wracam do domu. Zapach Versace, suknia Primani. Czy Gdańsk jest dla was, moi kochani? Wracam do Anglii, zostawiam wszystko. Trzymają w ręku jedną walizkę. Dyplom magistra wieszam na ścianie. Czeka tam na mnie wielkie sprzątanie. Wrócę do kraju z turmą płciaków. Wybiorę sobie fajnych chłopaków. Jeden i drugi będą szaleli, bo te płciaki będą widzieli. Czy zapowiadają się jakieś koncerty w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, w listopadzie, mam przewidziane dwa koncerty. Jeden to będzie w Londynie, w polskim klubie, a drugi to jest support w Manchesterze przed zespołem Łobuzy. Zapraszamy wszystkich na te koncerty i chciałabym Cię jeszcze zapytać, jakie są Twoje dalsze plany artystyczne, czego możemy się spodziewać? Czy masz może w planie jakieś nowe utwory już, czy dopiero będziesz je tworzyć? Jest jeszcze teraz trzeci utwór, który czeka, aż zostanie on nagrany w studio. Niestety poprzez to, że po prostu jestem chwilowo pomiędzy Anglią a Polską, czasami jest brak czasu. Również mam w przygotowaniu dwa kolejne utwory, do których tekst już też się powoli pisze, także myślę, że w najbliższych kilku miesięcy kolejne trzy utwory dojdą do mojej twórczości. Wiem, że brałaś udział w różnych festiwalach. Może chciałabyś opowiedzieć nam o tym, czy zdobyłaś tam jakieś nagrody, jaki jest Twój główny cel na najbliższy czas w związku z nowymi utworami też? Ostatnio 15 sierpnia miałam okazję wziąć udział w największym festiwalu Disco Mazowia, gdzie dostałam nagrodę za najlepszą choreografię. Był to jeden z największych festiwali i myślę, że po tym wydarzeniu może jakieś moje plany na przyszłość, może jakieś znajomości, kontakty pomogą w mojej twórczości i moich planach na przyszłość. I ilu artystów bierze udział w takim festiwalu? Tam brało udział około 34 zespołów. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie osób dostało nagrodę, ale było chyba około 12 czy 13 zespołów, które dostały jakąkolwiek nagrodę. No to w takim razie to był bardzo dobry, uważam, bardzo na początek, dobry wynik. Tak, uważam, że na początek to jest pewnego rodzaju sukces. W naszym programie zawsze też pytamy naszych gości o innych artystów, którzy tworzą w Kaliszu. I Ciebie chciałabym zapytać o osobę, która też tworzy disco polo. Czy znasz Czadową Mamuśkę i co sądzisz o jej twórczości? Jestem również mile zaskoczona, jak wiele osób z Kalisza też próbuje swoich sił w tej branży. Jest ona też dobrym przykładem na to, że da się podzielić swoją pasję z własnymi obowiązkami, z rodziną, ponieważ to jest też dosyć ciężkie, bo wiadomo, że nie ma się czasu. I uważam, że jest to bardzo pozytywne, ponieważ ona również, jak i ja, ma rodzinę, zajmuje się rodziną i próbuje swoich sił w tej branży. Ja bardzo dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Było bardzo miło i myślę, że nasi słuchacze będą chcieli zapoznać się z Twoją twórczością. A tymczasem zapraszam do obejrzenia klipu do utworu Czadowej Mamuśki.
Dzisiaj gościliśmy Angie, wokalistkę, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, ale tworzy nasze rodzime disco polo. W kolejnym odcinku przeniesiemy się do zupełnie innego gatunku muzycznego Kalisza. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.